Lechowi w ostatnich sezonach no po prostu nie najlepiej grało się z Radomiakiem. W poprzednim sezonie, przy bułgarskiej, bezbramkowy remis. W Radomiu bardzo bezradna gra, porażka 1-2. Dziś spotkanie również nie było najprostsze, ale po serii dwóch bezbramkowych rezultatów, kibice z Poznania mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Gdy Szlech zwyciężył z Warchołami w 12. kolejce 1-0. Po golu jednego z najlepszych piłkarzy tego spotkania, Cita i Szwiliego. Ale nie oszukujmy się, w drugiej odsłonie gospodarze mieli tyle sytuacji strzeleckich, że spokojnie to spotkanie mogło zakończyć się wynikiem 2-3-4-0. Bo o ile pierwsza połowa była w miarę wyrównana, tak w drugiej. I są chociażby czy marchwiński mogli spokojnie podwyższyć, bo obaj znaleźli się na czystej pozycji strzeleckiej na około 11 czy nawet 5 metrze, a trafili w kobylaka w bramce. Mistrzowie wiadomo, zagrali dzisiaj nieco zmienionym składem ze względu na natłok spotkań i nie wyglądało to najgorzej, jeśli mam być szczery. Bo lechici nie mieli większych problemów ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych, a raczej, tak jak mówiłem, z wykorzystywaniem ich. Dodatkowo uważam, że nie powinno się w żadnym stopniu umniejszać bednarkowi za ten mecz. Bo mimo, że radomianie nie trafili dzisiaj do Sieci, to jednak, wielokrotnie koniec końców byli tego bliscy. A chociażby wybronienie setki Alwesza, która była oczywiście z pozycji spalonej, no to zdecydowanie imponuje. Jeśli chodzi o całokształt, no to mówię, Lech nie zagrał najgorszego spotkania, wręcz momentami fajnie prezentował się z piłką, dochodził pod bramkę rywala, ale im bliżej, tym skuteczność szwankowała. Ale uważam, że cykliczne wygrywanie meczów przez mistrza polski jest mu w tym momencie bardzo mocno potrzebne. I nieważne w jakim stylu. Brawo. A jak no to miał momenty dziś, oczywiście, ale tylko momenty. W pierwszej połowie, na przykład, nie najgorzej utrzymywali się przy piłce. Najbardziej może boleć, chyba, niewykorzystanie tej patelni przez Mauridesa, która była po prostu sytuacją z najbliższej odległości od bramki. Jeśli chodzi o sam pomysł na grę, w pierwszej odsłonie za dużo było długich piłek na napastników, i zdecydowanie za dużo niecelnych. Jeśli chodzi o drugą odsłonę, ona dla gości rozpoczęła się źle, mimo że wydawać by się mogło, że powinni ruszyć na gospodarzy tego starcia, ale koniec końców. To gospodarze ruszyli na nich, dzięki czemu Kobylak w bramce miał mnóstwo sytuacji, by się wykazywać. I zanim ktoś go skrytykuje za wpuszczenie bramki numer 1, które no, można było je po prostu uniknąć, to weźcie pod uwagę, że w drugiej odsłonie ten piłkarz zdecydowanie zmniejszył rozmiary porażki. W końcówce oczywiście RKS się obudził, ale było już na to zdecydowanie za późno. I dziwi mnie przy okazji, że skoro tak nieźle prezentowali się już około 90 minucie, to czemu nie mogli prezentować się tak wcześniej. Wisienką na torcie tego spotkania w wykonaniu Zielonych była ta spatelnia Alvesa, który wyszedł sam na sam z Bednarkiem z pozycji spalonej, to była seta set a i tak trafił w bramkarza. No i tak podsumowując ten mecz Radomiaka i ogólnie ostatni czas Radomiaka, największym błędem tego zespołu, a raczej klubu w mojej ocenie było zwolnienie Dariusza Banasika z funkcji pierwszego trenera. Bo uważam, że pomimo słabszej wiosny tego zespołu w poprzednim sezonie to był dobrze rokujący projekt, dobrze rokujący, a przede wszystkim był on długofalowy. Teraz już tego projektu nie ma. Szkoda. Dzięki za uwagę.